Do treningów skłoniło mnie to, że dowiedziałam się, że choruję na stwardnienie rozsiane. Lekarze wtedy powiedzieli mi, że najlepszą metodą na utrzymanie sprawności będzie lekki fitness typu pilates albo yoga. Niestety to nie przynosiło efektów, dlatego później z Martą się spotkałyśmy i ona, aby dowiedzieć się więcej na temat tej choroby, natknęła się na badania, które później przeanalizowałyśmy i tam było napisane, że powinniśmy robić lekki trening siłowy i trening funkcjonalny. Osobiście mi treningi personalne bardzo dużo pomogły. Nie dość, że pokonaniu lęku w związku z tą chorobą, zaakceptowaniu siebie, jaką jestem teraz i przede wszystkim z tym, że moja choroba cofa się i bardzo mi to pomogło i zachęcam wszystkich, którzy na przykład mają obawy w związku z tym, czy podjąć współpracę z trenerem personalnym, czy też nie, ponieważ w trakcie tych treningów trener personalny skupia się w 100% na danej osobie, na jej potrzebach, na tym, co ona chce osiągnąć. I treningi personalne też dają mi to, że mogę systematycznie to robić, a chcąc sama, to bym pewnie znalazła wiele różnych wymówek. A to, że jestem z nią umówiona, to mnie skłania do tego, aby się stawić na trening. Dla mnie bardzo przełomem było to, że w tym roku w czerwcu wystartowałam w Run for Life biegu na 5 km. Nigdy bym nie przypuszczała, nawet będąc zdrowa, że coś takiego będę robić, ponieważ nigdy nie lubiłam biegać. A po tym właśnie biegu dało mi to dużą motywację do tego, aby dążyć dalej do celu. Ja osobiście odnoszę wielkie korzyści z tego, ponieważ teraz nie wyobrażam sobie, abym na przykład przerwała współpracę.